Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w Bloodborne i przerywamy eksplorację lochów, bo znalazłem kurde Alfreda. Nie, zupełnie przypadkiem, stwierdziłem, że no, lochy zostawię na nagrywanie, ale pobiegam sobie po innych lokacjach, no przecież coś tam się mogło zmienić, coś mogłem pominąć. I znalazłem Alfreda, stał sobie po prostu w okolicach archikatedry, stąd chyba będzie najszybciej. No i można coś z nim zrobić, jest nowa opcja dialogowa. No można mu dać zaproszenie do Kanehurst, czyli... ja czekałem po prostu na to, że on już tam będzie, ale okazuje się, że bez zaproszenia nie można, więc skoro jedno zaproszenie było adresowane do mnie bezpośrednio i drugie jeszcze znalazłem, które nie było adresowane do nikogo, takie powiedzmy in blanco, więc można dać to Alfredowi i on pewnie wtedy uda się do Kanehurst dopiero. No mam nadzieję, że to, że należę do podłog krwistych, teraz nie będzie w żaden sposób kolidowało z tą jego podróżą i z jego zadaniem, bo on przecież poprzysiągł sobie, chyba nie tylko sobie, złożył normalną, autentyczną przysięgę, że zabije wszystkich podłog krwistych. No właśnie, a ja należę do nich, może być z tym problem teraz, to jest konflikt interesów. No ale dobra, no jakby co, ja z chęcią, jeżeli będzie taka możliwość, zerwę przysięgę, jaką złożyłem jedynej podłog krwistej, jaką udało mi się spotkać, tej królowej. Z wielką chęcią naprawdę oleję ją sikiem prostym. Dobra, ci na raz? No, bardzo dobrze. Nie, naprawdę ten strój bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Jest w sumie takie połączenie rycerza zakonu kościoła uzdrowienia. No teraz to jakieś słowotwórstwo poczyniłem, bo nie ma żadnego zakonu, jest po prostu kościół uzdrowienia. I tam, nie wiem, czy kapłani do niego należą? Nie, chyba nie. Ale to było tutaj. Trzeba było przejść w te rewiry. Łączy, aby na pewno tak, i tutaj powinien być, na dole, nasz Alfred. I to jest takie, ten mój strój to jest takie połączenie kościoła uzdrowienia i właśnie podłog krwistych, bo mam hełm z Kanehurst, a szatę taką samą jak ma Alfred. Dokładnie taką samą, czyli on nosi szatę egzekutora po prostu. Oh, good to see you safe. Now, let's think up something to discuss. Just tell me what piques your interest. Co powiesz Alfredzie na... przekazanie nieotwartego przywołania. Tak, pewnie, że tak. Dokładnie, byłem tam. Nie opłaca się tam wypuszczać. Jest strasznie. Odznaka tropiciela koła, czyli jednak. A, plus pokłon kościelny dla mężczyzn. I feel my master's hand at work. Praise the good blood. And let us cleanse these tarnished streets. Jestem w stanie, tak jak mówiłem wcześniej, zerwać przysięgę z podłokrwistym i pomóc Alfredowi w jego krucjacie na Kanehurst. No dobra, to teraz tak, cofnijmy się do latarni. Do najbliższej, jaką tutaj uda mi się znaleźć, czyli pewnie do archikatedry tam będzie najszybciej. No i bezpośrednio do zamczyska. I nawet powiedziałbym, że do sali tronowej można się śmiało udawać, bo no, on ma jeden cel, jeżeli już będzie w Kanehurst. I nie wydaje mi się, żeby głowę sobie zawracał potworkami, jakie napotka na swojej drodze, innymi niż sama królowa. Więc uderzymy do sali tronowej i zobaczymy, jak się sprawy potoczą. Oj! No widzieliście ten przeskok pomiędzy jego nogami? No to było zaiste, piękne. Dobra, moment, idzie. A zresztą nieważne, i tak tu się nie przeciśnie przecież. Cholera, mam taką nadzieję. Ja tak sobie pomyślałem, że zrobimy to, zadanie z Alfredem, a potem, no co, no wszystkie lochy do końca postaram się zrobić, bo później już autentycznie samiuśki koniec rozgrywki przed nami, czyli walka z Geramem, czy tam Gehramem. Zobaczymy zresztą, jak do niego pójdziemy. No ale troszeczkę rozmyślałem nad walką właśnie z naszym znajomym ze snu tropiciela na wózku inwalidzkim. No inaczej, podejrzewam właśnie, że on na wózku inwalidzkim długo nie będzie, no bo to by była bardzo prosta walka, no on by praktycznie nie był mobilny w żaden sposób. No mógłby tam, no, przejechać te parę metrów, no ale ja biegając, turlając się i skacząc, no byłbym zdecydowanie szybszy od niego. A tu bym powiedział, że jednak się udamy i będzie najszybciej. Master, look! To od razu? There, you filthy monstrosity!
What good's your immortality now? Try stirring up trouble in this sorry state. All mangled and twisted, with every inside on the outside for all the world to see. Dobra, komuś tutaj odbiło. I walczył kołem, naprawdę? A pogadajmy z nim. No mam nadzieję, że no, to, że należy do podłokrwistych, nic tutaj nie zmieni teraz. Że nie podniesie tego koła na mnie. No tak, ja. Isn't it wonderful? Now Master can be canonized as a true martyr. Well, Mistrz Longarius, ten, którego rozwaliłem chwilę wcześniej? I have. Ryk. Czyli pewnie roar. Ale dobra, można jeszcze pogadać. I've done it. Okej, okay, czyli będziesz po prostu pławił w swoim sukcesie. Nie, dobra, ale a, zbadajmy. Mamy ciało królowej. Dziwacznie się wije. No dobra, dobra, ale pamiętajcie, wspominałem, że zasiądałem troszeczkę wiedzy z internetu i wiem, co trzeba z tym ciałem zrobić. Można ją wskrzesić. A dobra. Czy po podniesieniu ciała coś się zmienia? Nie. Cały czas udało mi się. No, towarzystwo wzajemnej adoracji, jawnie. Nie, dobra, gdzie jest lampa? Tutaj. Ale wracając do walki z Geramem, bo tutaj chyba już będzie koniec questu Alfreda. A zresztą moment. Ja mam nowe rzeczy specjalnie od niego. Uwaga, o życie, szacunek, salut tropiciela. Dobra, może zamiast szarży przełączmy to na ryk. Jest ryk? Jest ryk. Roooo, niczym Songo w Dragon Ballu. Tuż przed szarżą oczywiście, choć nie, tam się ładowali pół godziny w odcinku. Krzycarz rzesząc w niebo głosy, żeby później wyprowadzić jeden mocarny atak. Nie, dobra, ale ostatnio też oglądałem Dragon Balla. W ogóle Dragon Balla mają reaktywować, ma być Dragon Ball Super. Jestem ciekaw, jak to zrobią. Po GT przecież Songo już nie istnieje, wszyscy przeminęli jakoś z wiatrem. Nie, zresztą dobra, nie o tym miałem mówić. Wracając do walki z Geramem, no podejrzewam raz, że nie będziemy walczyć z nim, kiedy on będzie na wózku inwalidzkim cały czas. No, a dwa, przecież łyknęłem czypem powinki, czyli walka z bossem ma wyglądać zupełnie inaczej. Mamy uświadczyć prawdziwego bossa, jakiejś tam księżycowej postaci, czy coś w tym stylu. No, to zasługa oczywiście, wiecie kogo. Bam. Oczywiście, i jeszcze raz dzięki. Bo to były bardzo cenne informacje. Bo przeczytałem je w tym momencie, akurat kiedy jeszcze nie zdążyłem podejść i pogadać z Geramem. Ale okej, okay, gdzie teraz można iść? No już do lochów mamy wrócić. Nie no, oczywiście jeszcze zobaczę, co z tym kołem. Przecież mam odpowiednią odznakę. Ostrze miłosierdzia, mieczomot, Chicago. No i koło Logariusa jest. Broń dzierżona przez egzekutorów męczennika Logariusa, używana do gromienia podłokrwistych w Kanehurst. Z kompanii we krwi egzekutorzy stali się odtąd śmiertelnymi wrogami podłokrwistych. Transformuj i uwolnij moc koła, aby pokazać ich gniew i objawić całemu światu swój geniusz. Pewnie za 13 tysięcy. Chociażby po to, żeby je podtrzymać przez chwilę w ręku. Stacy A. Większa trwałość i większe obrażenia od tajemnego. Okej. Okay. Ale stacy C i D. To czy premia atrybutów tak właściwie. Nie, dobra, jak to faktycznie wygląda, dobra? No jest to faktycznie koło. Okej, okay, bardzo ciężkie ataki. Dobra, tu atak najprostszy, teraz cięższy. Okej, okay, obrót. Niczym jakby to była halabarda. Ej, właśnie, bo mam tutaj uchwyt. Zastanawiałem się, jak on to trzyma tak właściwie. Dobra, wygląda skok. Skok wygląda akurat tak, jak powinien wyglądać, czyli całą objętością koła uderzenie. Okej, okay, a druga forma? Okej, okay, coś się dzieje, nie wiem co. Co to jest, szał? Podobnej broni używali, powiedzmy, bardzo blado cieliści ludzie. I zresztą więksi od normalnych ludzi, obok archikatedry. No dobra, koło rozłożone, ale zestaw ciosów dalej jak gdyby podobny.
No uderzenie mocniejsze, no nie wiem, co to jest za status, może szał faktycznie. Ale dobra, mamy jeszcze jeden zestaw ciosów. Co jest, może napędzić koło? Ej, moment, to ściąga moje życie. Aha. A do tego, chyba w tym dymie, obok koła, widzę czaszki. No dobra. Powiedzmy, że tu jest maksymalnie rozkręcone koło i moje zdrowie ubywa w bardzo szybkim tempie. Okej, pora zmienić tą broń. Bo zaraz bym umarł. Nie, to oczywiście nie będę tego używał, nie mam w ogóle zamiaru. Podejrzewam, że to może być bardzo dobra broń na PvP, albo jak ją się rozwinie w pełni, no ale w tym momencie... Nie ma takiej opcji. No ale dobra, jeszcze teraz, korzystając z dobrodzie z internetu i zaciągniętej wiedzy, uderzmy jeszcze do rewiru katedralnego, bo z tego co wiem, Alfred po tym krótkim szaleństwie, po tym jak mu odbiło, jak wykonał swoje zadanie, no troszeczkę się załamał psychicznie, bo można go teraz spotkać w miejscu, gdzie go spotkaliśmy po raz pierwszy. Tylko z tego co wiem, to tym razem on nie ma się już modlić, ma robić zupełnie coś innego. No ale oczywiście internet ma tendencję do niesprawdzonych informacji i do po prostu kłamania, więc to wolę sprawdzić osobiście. Okej, czy ja pamiętam jak tam się szło? Oczywiście, że pamiętam. Tylko czy trafię od razu we właściwą ścieżkę, to już jest inna sprawa. Tutaj. Ej, czemu wystartowałem z takim skrawkiem zdrowia tylko? No dobra, nieważne. Bo oczywiście zamieniłem na mieczyk, dobrze. Okej, okay. No nie mam zamiaru zamieniać oczywiście. Nie, już źle poszedłem. Już brawo? Czyżby brawo piechol? Brawo piechol? Tak, brawo piechol, brawo piechol, to nie tutaj. To zupełnie nie tu, ani nie w lewo, więc musi to być w prawo i tam na dole. No właśnie bym pokazał wam tych, którzy dzierżyli tamte powiedzmy pseudo krzyże napełnione szałem, ale no teraz nie wiedzieć czemu o tej porze nocy, bo to nie jest pora dnia. No i już ich tutaj nie ma. Gdzieś sobie poszli. No ale wieśniacy jak najbardziej są. I piesek, który możliwe, że wystartuje prosto w ogień. A wcale nie, niestety. No ale dobra, oni te wszyscy oczywiście są na jeden strzał tylko. Ale zadają też obrażenia, jeżeli gra się bardzo nieostrożnie, tak jak ja teraz właśnie grywam. Dobra, starczy. I tak będę się musiał tutaj cofnąć, więc jeżeli coś zostawili, to podniosę w drodze powrotnej. Okej, okay. Jesteśmy na dobrej drodze. Alfred, to właściwie nasze pierwsze miejsce spotkania z Alfredem jest tutaj już. A nie, ze mną te numery. Znam sposób na twoje strzały, starczy się ruszać. Dobra, ale pociski na pewno zostawił. A możliwe, że nie będę się cofał tędy. Więc lepiej podnieść od razu tutaj z prawej. Powinien być nasz Alfred. No jest, faktycznie internet nie kłamał. Alfred targnął się na własne życie. Co to było? A, znowu coś się odbiło po prostu. Taki koniec się spotkał. Blask. Ej, to ta runa wyglądała na zupełnie inną niż te wszystkie, które do tej pory miałem. Moment. Co daje blask? No rozwinięte... Ojej, jak to... Ło, kurczę, to wygląda jak skażenie prawie. Odzyskiwanie punktów zdrowia z fiolki dodatnie... Ehehehehej. Symbol egzekutorów. Ja z chęcią zmienię moje przyrzeczenie. Runa Karyla, opisująca nieludzkie dźwięki. Runa Blasku, przyjęta przez przymierze egzekutorów pod wodzą Logariusa. Egzekutorzy gardzą nieczystymi podłokrwistymi, niezależnie od okoliczności, nigdy nie współpracują z żądnymi krwi tropicielami, służącymi nieumarłej królowej Analize. Ej, moment, czy... Ło, no nie mówcie, że to przez to on się zabił. Nigdy nie współpracują z żądnymi krwi tropicielami, czyli no ja należałem do podłokrwistych, no... Przez mały czas, przez bardzo krótki czas, no. A właśnie, wyświetlmy zjawę. No nie, to nie jest Alfred, a właśnie o niego mi chodziło. Dobra, użyjmy monokularu. No, ma swój hełm egzekutora cały czas na sobie, czyli może faktycznie stwierdził, że jak dopełnił już swojej przysięgi, swojej obietnicy złożonej Logariusowi, to już dla niego nic tutaj nie ma na tym świecie. I odebrał sobie życie. No ale... W sumie równie dobrze mógł go ktoś inny zabić po prostu tutaj. Choć moment. Moment, to jest korona przecież. Czemu ja nie mogę jej wziąć? Halo? No moment, tam leży korona na ołtarzu. Moment, czy ja mam cały czas tą swoją? Bo miałem ich już chyba... Nie no, jedną miałem koronę. Żebym się myli z Dark Souls 2, gdzie tych koron na samym końcu gry było zdecydowanie więcej. Nie, moment, na pewno ją mam. Ej, no halo?
Jest korona iluzji. Cały czas, jakby co w moim inwentarzu. No ale to jest inna. Na korony bym tak po prostu nie zostawił. Ja bym ją z chęcią podniósł, no ale skoro się nie da. No dobra, to wracamy do snu tropiciela i stamtąd dalej eksplorujemy lochy. Chyba już trzecia warstwa najgłębszego ptumeryjskiego lochu przed nami. Op. Nie, ale szkoda Alfreda. To był chyba jedyny koleś, który autentycznie nie oszalał. No i też dobra, Aileen, ale Aileen nie mieliście okazji poznać. No a wszyscy inni byli nieprzyjaźni dla mnie i od razu chcieli mnie zabić. No szkoda gościa, szkoda. No ale przynajmniej dopełnił swoje obietnicy. To co sobie postanowił w życiu zrobił, no tylko później targnął się na swoje własne życie. No a to jak wiadomo nigdy nie jest dobre wyjście. Zawsze jest inne, a zazwyczaj każde inne jest lepsze od samobójstwa. Return to the Hunter's Dream. And now... Dungeon time! Woo. Ej, kurde, ja nie wiedziałem, że on autentycznie też krzyczy. Dobra, ej, to na pewno zostanie. Bo gestów z efektami dźwiękowymi jeszcze nie było, ale przed lochami... Oczywiście zmienię sobie to i owo na blask. No inaczej, czy wolisz być egzekutorem, czy podłokrwistym? No ja zdecydowanie wolę być egzekutorem. Ale właśnie, czy potrzebne mi jest teraz... Czy potrzebna mi jest odporność na szał? No mógłbym to zmienić. Tutaj jest większa kondycja, to jak najbardziej chcę zostawić. No ale tutaj 4 fiolki więcej, zwłaszcza, że teraz już więcej zdrowia mi będą regenerowały za sprawą blasku. Dobra, może mam coś innego jeszcze. No bo głębokie morze, no jakby co też spoko. No to jest zatrucie, ewentualnie. Nie, wiecie co, przynajmniej będę odporny na jedną rzecz. Ej, co to było? Nie wydawało mi się, że szybki taki obrót o 180 stopni udało mi się zrobić, niczym w The Last of Us czy innej tego typu grze. Nie, ale dobra, no to tak, skoro to pozmieniane, no to faktycznie lecimy do lochów. Tylko kurde, który to był nagrobek. Ten. Aha. Warstwa trzecia. No to lecimy. No dobra, niższy ptumeryjski labirynt, warstwa trzecia. Przed nami. No okej, okay, będziemy mieli chyba szybko okazję, żeby przetestować, czy blask faktycznie jakoś znacząco, powiedzmy, wpływa na regenerację. Ej. A, dobra, ten skok na dynkę jest zabójczy. Nie, ale okej, okay, dobra, to teraz fiolka powinna mi zupełnie do pełna poprawić zdrowie. No i pięknie. Tylko, że to samo miałoby miejsce też przed użyciem blasku. No okej, okay, pamiętam naszą ostatnią wizytę tutaj. Z nimi nie ma się co na razie zajmować, tylko panią z dzwonkiem oczywiście. Ej, kurde. Bo jak mnie tutaj zakleszczą, to i tak zginę, nieważne jak oni są słabi. Dobra, no jedno za maszyste. No! No i pięknie. Ładnie zaczęliśmy te lochy. Dobra, lampa nie jest daleko na szczęście, no ale dobra, muszę ją zabić w pierwszej kolejności. To jest najzwyczajniej w świecie sprawa priorytetowa tutaj. Priorytetowa dla powodzenia wykonania tej misji. Dobra, chodź tu pajączku. Kurde, nie z tej strony, piechol. Dobra, i teraz tak, nie pozwolisz mu skoczyć na dynkę, więc od razu wysoki cios z poprawką. Ej, kurde, ale słabo. A on za to wcale nie słabo, dobra. No to się spisało lepiej. Ale ciosy w głowę nie skutkują w przypadku tych pająków. Ej, nie wiem, czy po prostu mi się nie poszczęściło, kiedy generowany był ten labirynt, ten loch. Ale naprawdę nie jest łatwo. Dobra, uzyskałem ten cienia. Czy oni umrą? Tak, umarli wszyscy, ale... Nie, w sumie nie wszyscy, czyli pewnie jeszcze tu jest gdzieś jedna. No, mam nadzieję, że nie jest daleko. Co to? O kurde, kościół z workiem. Aj, sorry, jeszcze skołopędry. No dobra. To będzie bardzo nieciekawa przeprawa. Albo właśnie bardzo ciekawa, tylko nie... Łatwa. Jakim cudem on mnie jednym ciosem zabił? Ło, no widzę, że chyba będę musiał przyfarmować jeszcze. No bo wiecie, trochę kiepsko by było, aby teraz się zaczął w tym momencie, w lochach dopiero, czy tam w labiryntach, prawdziwy Bloodborne. Żeby teraz poziom trudności podskoczył tak wysoko, że ja aż po prostu nie ogarnę go od razu. Dobra, zaatakuj proszę. Ja muszę cię zajść od tyłu. No właśnie, tutaj to już lepiej zdecydowanie działa. Tylko głowa jest z kamienia, trzeba o tym pamiętać.
Ale okej, nie ma co oszczędzać w takim wypadku. Trzeba to zrobić szybko i w miarę sprawnie. Znaczy tak, raz i... No kurde, ale dużo to zabrało. Czy ja po prostu plecy mam tak odsłonięte? Ej, chyba tak. On też dużo zabrał. Kurde, za dużo. Dobra, no ale turlaj się, piechol, turlaj się, no. Ja! No są problemy, kochani. Ojej, nie, nie, no. Bez przesady. A czemu ten napis z kulami jeszcze nie zniknął? Ja teraz dopiero? Ej, dobra, szczerze nie widzę, żeby ten blask w jakikolwiek sposób mi teraz polepszy moją sytuację. Ej, kurde. Dobra, okej. Okej, z respektem należytym. Czyli lekkie uderzenia. Dobra, patrzcie, jak respektuję, powiedzmy, jego zakapiorowość, że jest okrutnym zakapiorem, ale i tak robi mnie tym mieczem. Ale na szczęście każde moje uderzenie wyprowadza ją z równowagi, czyli tylko ja muszę po prostu zacząć pierwszy atakować. Dobra, skolopendry postaram się olać. Z tego co pamiętam, nie udało mi się ich rozwalić ostatnio, ale tutaj widzę przejście. Dobra. I kolejne skolopendry. Nie. Powiedzmy sobie szczerze, do wajchy. I później do drzwi. Taki jest cel. No, już myślałem, że jakieś niecne kroki w ciemności. Ej, przedmiot. No. Gęsta krew śmierci. Dobra, czyli liczę jeszcze na to, że będę upgrade'ował postać, że będę zwiększał jej poziomy. No nie lubię tych pająków. W ogóle żadnych pająków nie lubię, tak w sumie. Dobra, ale zabijać w pierwszej kolejności je trzeba. No, aby mi teraz skoczył na dynkę, to byłoby po mnie. Ej, no nie mogę się odwracać plecami do przeciwników. Nie wiem, skąd tak nagle się mnie pojawił ten błąd. Ej, nie, serio, ale ten blask chyba nic nie robi. Nie no, czy mam go włączonego w ogóle? No tak, odzyskiwanie punktów zdrowia z fiolki, no dodatnie, no plus. Czyli, że więcej, rozumiem, no kurde. Czemu to się dzieje w ten sposób? Ale okej, jest wejście na górę. Zmienimy kondygnację, czyli znowu bezpieczna wysokość. Nie jesteśmy na tym samym poziomie, co skolopendry. No dokładnie, jesteśmy poziom nad nimi. I też nad wszystkimi innymi. Dobra, choć nie, tutaj widziałem po tej stronie dwóch. No czemu miałbym do nich nie wyskoczyć na przykład? No jasny gwin, no patrzcie ile on mi wziął tym jednym uderzeniem. A to nie jest żaden koks, to jest zwykły kościotru, bo oni tutaj po prostu biegają. To są zapchaj dziury. Ja no nie wiem, czy faktycznie na coś złego trafiłem, czy może przynależność do podłokrwistej tak skopała. Choć w sumie, no to nie powinno mieć przełożenia teraz na to, co się dzieje obecnie, czy ewentualnie może to, że należy do egzekutorów. No ale przecież oni przysięgli walczyć z takim plugawstwem, no. Choć nie, no w sumie tylko z podłokrwistymi, a ci tutaj podłokrwiści nie są. Nie, dobra, ale tutaj nie wydaje mi się, żeby miało być coś, co zaprowadzi mnie do dźwigni. A może? Dobra, to jest dopiero trzeci taki korytarz, który eksploruję. I to jest czwarty, ostatni. No i tu jedynie drabinka na dół powinna być. No a poza tym z ciekawych rzeczy to już z grubsza nic, no ej. Dobra, trudno. No to będzie odważne posunięcie, ale żeby nie było głupie jeszcze przy okazji, to postaram się trafić. Dobra, zabity. Teraz tak, nie wiem czy... Skok mi zabrał tamtą porcję zdrowia, tamtą partię małą, ale... Dobra, no, jeszcze żyjesz? No, uff. No teraz szybko tego. Dobra, minimum dwa razy. Nie wiem po co takim zamaszystym, jak mówiłem ten. Dobra, zabiera więcej, no, bo jest skierowany w jednego przeciwnika, a nie w kilku. Dobra, tajemna mgła. Przynajmniej nie będę musiał później zamieniać innych potrzebnych rzeczy na tą mgłę właśnie. Dobra. Okej, okay. O kurde, po co uruchomiłem gościa z workiem? Dobra, szybko rozprawić się z tym. No, jeszcze szybciej piecho. No kurde. No. Nareszcie. Dobra, całkiem dużo tętnień. Czyżby tajemna mgła? Aha, nawet trzy. Okej, ale pamiętam co się stało, jak ten na mnie po prostu skoczył. Więc teraz wszystkie argumenty! No kurde, chciał to powtórzyć, uwierzycie? Dobra, dobij go. No. Jest mi naprawdę, ich trzeba zabijać zanim oni w ogóle będą mieli okazję do zaatakowania, bo inaczej to się kończy po prostu naszą śmiercią.
Starczy raz, że trafią. Ło, tego jeszcze nie było. Ani takiej pani. Dobra, jeden piesek dead. Drugi skacze mi na plecy, ale... Oj, 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 oj. Nie na długo. Kurde, ten też żyje ogniem. Ja, yeah, no nie, no kurde, walić te lochy. Już mi się nie podoba. Chodź, co mnie? Czy ja nie po to kupiłem Bloodborne właśnie, żeby... Takie wyzwanie było rozłożone przede mną, żebym ja przeszedł to, kurczę, spocąć się jak świnia, pełen nerwów, z wyrwanymi z głowy włosami, a nie przeszedł przez tą grę, aby to była, nie wiem, kurczę, wymieńcie teraz sobie w głowie jakąś, z głowy prosto, jakąś prostą grę, no i postawcie ją w tym miejscu, nie wiem, na przykład, The Order 1886. Prosta i krótka, taka gra na raz. Nie, ale serio, no właśnie chyba o to chodziło. Tylko po prostu teraz będę musiał zmienić swoje podejście, bo do tej pory naprawdę było łatwo. Każdy boss z grubsza za pierwszym podejściem, no dobra, oprócz dwóch. No niestety, gospodarz koszmaru plus cienie Yharnam zepsuły tą zajebistą passę. No, które już tak w sumie nie powinienem tak określać, bo już passą zajebistą nie jest. Szkoda. Nie, ale dobra, kochani, to ja w tym miejscu skończę ten odcinek i w następnym. No już trzeba będzie moją grę na 100%, na wyżyny się wznieść, żeby to przejść. Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!